Z nami Karol Zalewski, który przed chwilą wystąpił na 100 metrów na memoriale Kamili Skolimowskiej. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Zdecydowanie nie, muszę wziąć butelkę, ponieważ myślałem, że był fast start i na drugim, trzecim kroku troszeczkę się zawahałem. Ten bieg nie był tak naprawdę od początku do końca, no niestety popełnił się takie błędy. Jakie są twoje plany odnośnie koronnego dystansu na najbliższe lata? Wiadomo, w Sopocie pobiłeś życiówkę na dystansie 200 metrów 20-26, ale wszyscy liczyli na to, że w sztafecie wystartujesz w Rio de Janeiro. Czy masz plany takie, żeby się wydłużyć? Nie mam takich planów, trenuję do sprintu, a to, że nie pobiegłem w sztafecie, to nie był mój wybór, tylko trenera Lisowskiego. Szczerze powiedziawszy, to chyba jego stawa. No tak, mocno liczyłeś na ten występ. A jak myślisz, dlaczego trener Lisowski zadecydował tak, a nie inaczej? Jaka nie mam żadnego pojęcia, jak zwykle pewnie układy. Rozumiem. Jakie są twoje plany na sezon zimowy? Czy starty na dystansie 400 metrów, tak jak rok temu, czy może coś innego? Nie myślę teraz o sezonie następnym i kolejnym, na razie mam wakacje przed sobą. Także nie skupiam się na tym, co będzie za jakieś kilka miesięcy. Rozumiem. W takim razie życzymy udanych wakacji. Dzięki.